Korzystając z dobrodziejstwa, jakim jest przynależność do Unii Europejskiej i uzyskać dofinansowanie, jak przewiduje program, 85%. To jest bardzo dobry stosunek. Projekt znajduje się w ewaluacji. Wykonana zostanie iluminacja, podświetlenie. We wtorek nadzwyczajna sesja Rady Miasta. W środę w trybie nadzwyczajnym spotkali się radni powiatu. Zarówno podczas jednego, jak i drugiego posiedzenia zabezpieczono wkład własny na realizację projektu pod nazwą Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego, etap 7, rewitalizacja Placu Świętego Michała wraz z przyległymi ulicami. W chwili obecnej projekt znajduje się w ewaluacji. W związku z powyższym wymogiem byłoby zabezpieczyć wkład własny do projektu w odpowiednich, adekwatnych kwotach do finansowania. Są to wartości na progu 15% i wkład własny miasta Sanoka na kolejne lata realizacji projektu, jeżeli oczywiście otrzyma dofinansowanie, będzie oscylował w granicach 682 tysięcy w tym roku, a także ponad 800 tysięcy w dwóch kolejnych latach, czyli w latach 2012-2013. Z kolei wkład własny powiatu jako partnera w części modernizacji Młodzieżowego Domu Kultury 122 tysiące złotych zostanie przeznaczone na... Schody wewnątrz budynku, zostaną zmodernizowane gabinet, pokoje, pomieszczenia, centralne ogrzewanie, wykonana zostanie iluminacja, podświetlenie samego Młodzieżowego Domu Kultury. Warte podkreślenia jest to, że kwota 122 tysięcy tytułem wkładu własnego uchwalonego przez Radę Powiatu będzie możliwość ubiegania się o zwrot tych środków od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i takie starania już w tej chwili zostały poczynione. Co cieszy, udaje się realizować inwestycje razem. Miasto Sanok i powiat sanocki działają dla dobra ogółu. Aby napisać ten program do Unii i uzyskać dofinansowanie, jak przewiduje program, 85%, czyli jeszcze większe niż na głównej płycie rynku staromiejskiego, osiągniemy efekt, który da szansę zaangażować zaledwie 15% środków budżetowych. Aby napisać ten projekt, który został już złożony do Urzędu Marszałkowskiego, namówiliśmy Starostwo Powiatowe w Sanoku, aby włączyło w ten projekt rewitalizację zasobu budynku mansjonarzy przy Placu Świętego Michała. Przychylność właśnie starostwa poprzedniej kadencji i obecnego zarządu dała szansę zaangażowania około 100 tysięcy złotych przez starostwo w ten duży projekt, bo projekt ten to jest wartość około 8,5 miliona złotych. Zgodni co do tego, że dofinansowanie, które można uzyskać na rewitalizację Placu Świętego Michała jest znaczące, byli radni miasta Sanoka. Same relacje między wkładem własnym gminy miasta Sanoka i tym, co możemy uzyskać, są bardzo dobre. To jest 85% środków unijnych i 15% środków własnych. To jest bardzo dobry stosunek. Korzystając z dobrodziejstwa, jakim jest przynależność do Unii Europejskiej i możliwość skorzystania z dofinansowania z tych funduszy, mamy szansę otrzymać kwotę ponad 80% dofinansowania. Chcemy skorzystać i jestem za tym, aby korzystać z takich możliwości, bo sami, własnymi siłami musielibyśmy takie zadanie realizować przez okres znacznie dłuższy, a oczywiście przy takim obciążeniu finansowym i takich potrzebach miasta, gdzie te potrzeby są ogromne, nie bylibyśmy w stanie w krótkim czasie zrealizować tego zadania. Trzeba teraz mocno trzymać kciuki, aby koncepcja rewitalizacji uzyskała przychylność w województwie. Na to z pewnością czekają sanoczanie, ale także turyści, którzy planują odwiedzić Sanok, a także ci, którzy już w naszym mieście gościli.